Za pośrednictwem różnych gadżetów oraz dzieł kultury, czasem ocierając się o zbieractwo, my nerdzi wyrażamy swoją osobowość i chcemy pogłębiać swoją pasję. Cześć, to ja, wasz internetowy kolega Karol Gajos, witam na kanale Popcornerd. Niezależnie od wieku, każdy nerd pielęgnuje swoje wewnętrzne dziecko i uwielbia otrzymywać prezenty. Wręczając świetnie dobrany prezent, pokazujemy jak dobrze znamy daną osobę i jak bardzo nam na niej zależy. Nie musimy wydawać setek złotych, równie dobrze możemy prezent kupić za kilka złotych albo zrobić go sami. W tym filmiku znajdziecie zarówno uniwersalne pomysły na prezent, które powinny ucieszyć każdego nerda, ale także bardziej wyspecjalizowane. Przeznaczone dla osób o określonych zainteresowaniach, takich jak jak cosplay gry komputerowe czy gry planszowe. Tanie i drogie, od prostych do zdobycia po kompletnie pojechane. Koniecznie oglądajcie do końca, a jestem pewien, że znajdziecie prezent dla swojego ukochanego nerda. Zaczynamy. Numer 1 figurki kolekcjonerskie. Zaczynamy od dosyć klasycznego pomysłu na prezent, ponieważ każdy nerd ma swoją ulubioną postać filmową, komiksową czy z gier komputerowych. Kiedy zidentyfikujemy już ukochaną postać, zakładając, że jest to postać z popkultury, a nie np. siódmej pieczęci Bergmana, możecie być pewni, że istnieje ogromny wybór figurek z tym bohaterem. Kluczowymi wyróżnikami będzie ich wielkość oraz cena, a ta potrafi się wahać od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy. Część figurek jest interaktywna, pozwalająca w dowolny sposób ustawiać pozycję bohatera, a także zawiera interaktywne elementy, takie jak wymienne maski. Inne figurki bardziej przypominają po prostu bardzo ładny posąg. Do tańszych alternatyw w okolicy 50 zł należą figurki będące fenomenem kulturowym, czyli Funko Pop. Takie jak Ricky Morty, którego mam tutaj. Figurki kolekcjonerskie możecie kupić w specjalistycznych sklepach stacjonarnych bądź sklepach z komiksami, natomiast o wiele większy wybór znajdziecie w internecie, także z możliwością importu z zagranicy. Warto odwiedzić także dedykowane grupy na Facebooku, takie jak Giełda Figurek Kolekcjonerskich oraz Fanko Fan Club Poland. A jeśli rozważacie zakup z drugiej ręki... Bądź chcecie się po prostu z kim skonsultować. Wielu kolekcjonerów nigdy nie odpakowuje swoich figurek i kupując z drugiej ręki, zwróćcie uwagę na jakość opakowania, ponieważ jest to decydujący element, o cenie w przypadku dalszej odsprzedaży. Numer 2, czyli Kigurumi. Jednoczęściowe, kolorowe, puchate piżamy to doskonały prezent dla osób, które lubią spędzać leniwą niedzielę w domu, ale także coraz częściej można zobaczyć osoby przebrane za swoje ulubione zwierzątka bądź postaci z anime na różnych imprezach bądź festiwalach muzycznych. W Kigurumi oczywiście można także spać, co nadaje się idealnie na zimowe wieczory. I jest to także doskonały pomysł dla pary, ponieważ nie ma nic bardziej uroczego niż dwie osoby w dopasowanych strojach. Większość wzorów reprezentuje zwierzątka, ale także popkulturowe postaci. Ich cena waha się zwykle od kilkudziesięciu do nieco ponad 100 zł. Numer 3. Gry planszowe. Gry bez prądu to uniwersalny prezent, które zachęcą nerda do tego, żeby w końcu. Odszedł od monitora i spędził trochę czasu z żywymi ludźmi. Wybierając grę, warto zwrócić uwagę na jej rodzaj: czy oparta jest na strategii, elementach losowych, a może jest to gra towarzyska. O ile większość gier kiedyś polegała na rywalizowaniu ze sobą, teraz coraz więcej tytułów pozwala na bezpośrednią kooperację graczy, a także realizację wspólnego celu. Istotnymi elementami wyboru jest przewidywany czas rozgrywki, a także minimalna ilość graczy, bo część tytułów Daje się już rozegrać w pojedynkę, tak jak chociażby polskie This War of Mine. Jeśli nie za bardzo ogarniacie temat, to upewnijcie się, że kupujecie tak zwaną podstawkę, bo jeśli kupicie dodatek, to zabawa może być niemożliwa bez posiadania właśnie podstawowej wersji gry. Warto zatem przed zakupem odwiedzić portal z recenzjami Gameboard Geek, żeby nieco o nich poczytać. Bezpiecznym pomysłem jest sugerowanie się listą gier, które zdobyły tytuł Spiel des Jahres bądź Gry Roku, ponieważ zwykle jest to gwarancja doskonałej zabawy. Zabawy. Numer 4, czyli bilety na wydarzenia celebrujące kulturę nerdowską. To uniwersalny prezent dla wszystkich nerdów, którzy nie cierpią na agorafobię. Do najpopularniejszych festiwali nerdowskich łączących miłośników komiksów, fantastyki, gier komputerowych należy Poznański Pyrkon. Warszawski Comic Con odbywający się dwa razy do roku, a także międzynarodowy festiwal komiksów i gier komputerowych w Łodzi. Poświęcone samym grom komputerowym są Poznań Game Arena, a także Intel Extreme Masters w Katowicach. A także bardziej niszowy Pixel Haven w Warszawie, poświęcony miłośnikom retro gamingu, a także producentom gier indie. Niektóre z festiwali oferują płatną możliwość osobistego spotkania z idolami i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. Chociaż osobiście nie jestem fanem płatnych autografów to takie zdjęcie może być dla nerdów powodem do wieloletniej dumy. Pomysł numer 5 koncerty muzyki z filmów i gier. Muzyka jest jedną z najbardziej poruszających rzeczy na świecie, szczególnie jeśli wiąże się ona z pasją nerda. Sam byłem na koncercie muzyki Hansa Cymera. Filmów Disneya, a także z Heroes of Might and Magic, i są to jedne z najlepszych doświadczeń muzycznych w moim życiu. Regularnie pojawiają się trasy koncertowe poświęcone fanom Harry'ego Pottera, władcy pierścieni oraz gwiezdnych wojen. Warto także zwrócić uwagę na Heroes Orchestra oraz Magic Orchestra wykonujące na żywo kompozycje z gier komputerowych. Numer 6, czyli kursy umożliwiające rozwój pasji. Jeśli wiemy, że nasz nerd chciałby rozwijać swoje ukierunkowane umiejętności, warto mu w tym pomóc. Początkujący cosplayerzy ucieszą się z kursu szycia, projektowania kostiumów bądź charakteryzacji, a przyszli twórcy gier komputerowych ucieszą się z kursu grafiki bądź programowania, na przykład w systemie Unity. Dla przyszłych twórców filmów animowanych bądź komiksów znajdziemy bogatą ofertę kursów rysunku, projektowania postaci. A także obsługi programów graficznych. Takie kursy znajdziecie zarówno w lokalnych domach kultury, ale i licznych prywatnych instytucjach. Dla osób, które niezbyt lubią wychodzić z domu bądź po prostu nie mają czasu, warto rzucić okiem na ofertę portalu Udemy, gdzie znajdziemy wiele wirtualnych e-learningowych kursów. Numer 7. Profesjonalna sesja zdjęciowa cosplay. Jeśli Twój nerd wiele miesięcy poświęca na skompletowanie, a także wykończenie wymarzonego stroju, a Tobie brakuje umiejętności, aby uwiecznić jego wysiłki. Takie profesjonalne zdjęcia to nie tylko fajny pomysł na spędzenie czasu, ale także uwiecznienie efektów czyjejś pracy. Sesja zarówno może odbywać się w profesjonalnym studiu, ale także w plenerach, które będą pasowały do danej postaci, takie jak klasy ruiny bądź bardziej niekonwencjonalne pomysły. Jest to doskonały prezent dla osób, które marzą o profesjonalnej karierze w cosplayu, ponieważ ładne zdjęcia są kluczem do sukcesu w mediach społecznościowych. Numer 8. Zestawy zrób to sam. Każdy nerd do realizacji swojej pasji potrzebuje odpowiednich narzędzi, przysłowiowej wędki, która pozwoli mu się rozwijać. Rysownicy w zależności od preferowanej techniki ucieszą się z profesjonalnych kredek, mazaków bądź tabletów Graficznego lub specjalistycznego oprogramowania, pod warunkiem oczywiście, że mamy odpowiedni budżet. Kosplayerzy podjarają się profesjonalnym zestawem do szycia, a także farbami do rekwizytów lub zestawem do makijażu. Z kolei przyszli twórcy gier komputerowych ucieszą się ze specjalistycznego oprogramowania do robienia gier, takich jak RPG Maker bądź Clickteam Fusion 2. Natomiast warto po prostu zapytać, co potrzebują, ponieważ tutaj łatwo popełnić gafę i kupić coś bezużytecznego. Dla miłośników gier planszowych, jeśli uda wam się zdobyć, to moim zdaniem świetnym pomysłem jest profesjonalny zestaw do tworzenia prototypów gier. Czyli Board Game Creative Kit, który niestety miał bardzo ograniczony nakład, ale czasem można znaleźć go na Allegro bądź OLX. Numer 9, czyli bilet do tematycznego parku rozrywki. Jeśli mamy trochę więcej pieniędzy i chcemy komuś sprawić przyjemność w postaci wspólnej wycieczki, to doskonałym prezentem będą bilety do parku rozrywki. W Europie z parków tematycznych znajdziemy Disneyland, Park Asterixa, Legoland, a w Wielkiej Brytanii dla miłośników Harry'ego Pottera Warner Bros. Studio. Jeśli mogę Wam coś doradzić, wybierając się do większych parków rozrywki, takich jak Disneyland. Warto zastanowić się nad kupnem kilkudniowych biletów, ponieważ jeden dzień, szczególnie jeśli wybieramy się w weekend, to zdecydowanie za mało, żeby zwiedzić wszystkie atrakcje. Warto zwrócić uwagę, że różnica między biletem jednodniowym a trzydniowym, bądź nawet biletem wstępu całorocznym jest niewielka i może się to bardziej po prostu opłacać. Jest to dosyć drogi prezent, szczególnie, że należy do tego jeszcze doliczyć koszta podróży, noclegu, a także wyżywienia. Dlatego warto polować na sezonowe obniżki karnetu. Trzydniowy bilet do Disneylandu był najlepszym prezentem, jaki kiedykolwiek dostałem i nie wierzę, że mógłby komuś się nie spodobać. Numer 10. Książki o popkulturze. Twój jest fanem bądź fanką danej serii i na pamięć zna Gwiezdne Wojny bądź produkcję Marvela. Jeśli tak, dobrym pomysłem będzie pomóc mu zagłębić jego pasję, kupując przepięknie wydane albumy The Art Of. Są to zwykle bogato ilustrowane książki, przybliżające proces produkcji, projektowania postaci, a także całych światów, i zawierają ekskluzywne wywiady z twórcami. Jedną z moich ulubionych książek, którą dostałem od taty, jest sztuka animacji, która w przepiękny sposób opowiada historię filmów animowanych w XX wieku. Numer 11 i 12 boksy kolekcjonerskie filmów i limitowane edycje gier. Zestawy filmów Blu-ray i DVD pełnią dokładnie tę samą funkcję co książki The Art of. To nie tylko okazja do odświeżenia ulubionego filmu, ale przede wszystkim możliwość dostępu do nieraz setek godzin dodatków opowiadających o kulisach pracy nad filmem. Obejrzenie wszystkich klipów, making-offów oraz dokumentów zajmuje nieraz całe tygodnie, jeśli nie miesiące. Poza tym warto zwrócić uwagę, że Niektóre zestawy wyglądają naprawdę estetycznie, są zaprojektowane w sposób bardzo pomysłowy i mogą stanowić chlubę półki niejednego nerda. Numer 13. Abonamenty. Jeśli nasz nerd jest miłośnikiem filmów, seriali lub audiobooków, warto umożliwić mu konsumpcję kultury w nieograniczonym zakresie. Na pewno sprawi mu to frajdę, ale jednak wiąże się także z tym, że może pożegnać się ze swoim życiem osobistym. Nie jest to w żadnym wypadku sponsorowane, ale biorąc pod uwagę jak często chodzę do kina, karta Cinema City jest dla mnie naprawdę ekonomicznym rozwiązaniem. Warto także zwrócić uwagę na bardziej wyspecjalizowane serwisy, takie jak Crunchyroll. Czyli portal dla miłośników anime, bądź storytel dla osób słuchających audiobooków. Abonamenty dotyczą oczywiście także gier komputerowych i w ramach stałej opłaty możemy zapewnić naszemu nerdowi dostęp do jego ulubionej gry sieciowej, bądź całej usługi takiej jak Twitch Prime, która w ramach stałej opłaty gwarantuje mu dostęp do bardzo fajnych tytułów. Fuh, dotarliśmy do końca. To tylko kilka pomysłów. Ale mam nadzieję, że ta lista pomoże Wam znaleźć odpowiedni prezent dla Waszego ukochanego nerda. W komentarzu koniecznie dajcie znać, jaki jest najfajniejszy nerdowski prezent, jaki komuś daliście bądź otrzymaliście od bliskiej osoby. Chcę, żeby to właśnie Wasze historie złożyły się na drugą część najlepszych prezentów dla nerdów i czekam także na Wasze zdjęcia bądź filmiki. Jeśli ten film Wam się podobał i uważacie, że jest przydatny, zachęcam Was do polubienia go, a także do udostępnienia go zaprzyjaźnionym nerdom. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Nerd, poświęconemu miłośnikom filmów i popkultury. To wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, papa! Pa!